Nie wiem, gdzie to się znajduje. Cóż, byłoby dla ciebie zbyt proste, gdybyś się dowiedziała, gdzie można ją znaleźć. Wygląda na to, że rozpoczynam kolejne poszukiwania. Ach, nie powinieneś odchodzić tak pospiesznie. Rawela uśmiecha się strasznie, ukazując błyszczące kły. Nie wiem nie tego, gdzie spoczywa twoja śmiertelność. Jednak drogi człowieku... Mój drogi człowieku, ale jest ktoś inny, kto wiedzę o tym posiadać może. Kto? Oczy Raweli zachodzą mgłą, jak gdyby wpatrywała się w coś daleko przed sobą, a jego zwania. Musi zapytać. Kogoś o jasnych włosach. Anioła. Dewy. Kogoś, kto unosi się na skrzydłach poranka i kształtuje swoimi dłońmi horyzonty. On spoczywa. Spoczywa poza moim zasięgiem. W innej klatce. W innym więzieniu. Jego mądrość zawiera wiedzę o tym, co pragniesz wiedzieć. Zadaj mu swoje pytania, wysłuchaj jego odpowiedzi i wykorzystuj je jako wskazówki. Nie mogę znaleźć tego anioła. Wow! 180 tysięcy doświadczenia! Opuszczając to więzienie, dojdziesz do innego przeklętego więzienia. Chociaż nie będzie na takie wyglądało na pierwszy rzut oka. Postępuj ostrożnie, odnajdź złote ogniwo wiecznie skracającym się łańcuchu. Światło cień tej sprawy ujawni i nowe ścieżki przed tobą otwarte zostaną. Rozkosznie tajemnicze, choć nie zaskakujące. Dzięki. Ravela rechocze. Co do przeszłości, to nie trzymam się szczegółów. Masz szczęście, że cokolwiek otrzymałeś, o nieprzyjemny. Och, naprawdę? Chodzi tylko o to, że łańcuch tego, kto wie czym oni są i gdzie oni są, nigdy nie wydaje się być gładkim szeregiem ogniw. Ach, Ravela uśmiecha się, wznosząc do góry jeden ze swoich szponów. Z tego właśnie powodu musi zabezpieczyć wszystkie ogniwa, ponieważ jeśli nie będą teraz gładkie, możesz sobie tylko wyobrazić, co jest stanie z łańcuchem. Gdy więcej ogniw zostanie roztrzaskanych, czas i śmierć nie mają tyle cierpliwości wobec innych. Co względem ciebie? Co sugerujesz? A co, gdyby jedno z twoich cennych ogniw miało umrzeć? I co, gdybyś na powrót zapomniał, kim jesteś? Co byś wtedy zrobił? Gdzie znalazłby się wtedy twoja skradziona śmiertelność? Gdyby stracona na wieki, ponieważ nie pozostałby nikt, kto mógłby zapytać o to, jak do niej dotrzeć? Podążanie w każdym bądź razie miało być. Dobra, ja się chyba już lepiej zamknę. Podążanie twoją ścieżką stałoby się trudniejsze, może nawet niemożliwe. Brzmi to dość wiarygodnie. W każdym razie mam do ciebie kilka innych pytań, Ravelo. Dziękuję ci za informacje, jakich mi udzieliłaś. Muszę teraz odejść. Zaczekaj! Głos Raweli zniża się do cichego syku, podobnego do tego, jaki wydaje wąż. Wciąż pozostało ci do zadania najważniejsze pytanie, mój drogi człowieku. Przychodzi już ono do głowy? Tak, muszę wiedzieć, jak się wydostać z tego miejsca. Zawsze odpowiedź na to pytanie. Znam odgałęzienia tego miejsca, zakręty, uskoki i podkopy. Ponieważ nie ma tu wyjść, można stąd wyjść, jeśli się chce. A więc wiesz, jak się stąd wydostać? Oblej wokół siebie ręce jak gałęzie, niech oplatają twoją piersi jak klatka. Zrób krok w ciemność pod ściany labiryntu, a twoje ciało przeniesie się do innej klatki. Proste przejście,
ale nie będzie odwrotu, kiedy postawiony zostanie ostatni krok. Tak więc weź to pod uwagę i zanim na ten krok się decydujesz, weź wszystko, czego potrzebować będziesz. Trasa labirynt prowadzi do wyjścia. Która pytanie postawione, wiedz mnie, która? Jedna ze ścian wie, nie ja. Nie pamiętam, która ta ściany labiryntu niewiele mają do powiedzenia w tej sprawie. Wiedziałeś, jakbyś przez cały ten czas, to dlaczego nie wyjdziesz? Po co pozostawać, skoro można wyjść? Oto twoje pytanie do mnie. Teraz Ravella wykrzywia uśmiech, ukazujący rządków. Obracam pytanie i odsyłam je z powrotem do ciebie. Odpowiedź nie polega na pozostaniu czy wyjściu, ale leży w przyczynach i skutkach, mój drogi półczłowieku. Nie chcesz wyjść? To jest jakaś chęć, dawna chęć, ale nieobecna chęć. I coraz więcej nie, nic. Niechęć. Cóż, potrzeba mi z tego, co znajduje się poza moimi kolczastymi murami. Jest to okrutny, postrzępiony świat, a Ravella wyciągnęła już wystarczającą liczbę jego drzazg ze swojej skóry. A zatem dziękuję ci, Ravelu. Muszę ci pożegnać. W chwili, gdy masz już wypowiedzieć słowa pożegnania, czujesz dziwne mrowienie w czaszce. Zauważasz, że czarno-żyłe oczy Ravelli rozświetlił dziwny, drapieżny ogień. Nie wypuścić mnie stąd, Ravello, prawda? Kso, niech cię szlak. Spostrzegawcze pytanie. Mimo to nieprawidłowo. Głos Ravelli zmienia się w dziwny szep. Bardzo smutny, odbijający się słabym echem w twoim umyśle. Pytaniem jest, czy chcesz mnie opuścić, półczłowieku? Sprawiedliwa Ravello, pomogłaś mi, gdy do ciebie przybyłem tak dawno temu, a teraz zrobiłaś to znowu. Nie zapomnę tego, co dla mnie zrobiłaś, ale teraz muszę już iść. Muszę się więcej dowiedzieć o sobie samym. Powietrze ponad głową Ravelli zaczyna przeraźliwie migotać i rozlega się głos pękających gałązek i łamanych konarów drzew oraz straszliwy odgłos naginanych i rozdzieranych na drzazgi drzew. Co się... Ravella wyszczera zęby, a jej głos staje się piskliwy jak wiejący wiatr. Co ty wiesz o wiedzy, półczłowieku? Wiedz to, zostaniesz tutaj w moim ciernistym ogrodzie do ostatnich dni. Nigdy się stąd nie dostaniesz i będziesz mnie tak jak było ci to pisane, tak jak to przyrzekłeś. Nie, Ravello, nie gryź mi, opuszczę to miejsce. Nie pozwolę ci odejść. Mam moc, dzięki której mogę cię tutaj zatrzymać i wykorzystam ją. Mój ciernisty labirynt nie pozwoli ci go opuścić, póki ja żyję. Mój drogi, drogi człowieku. Ravello, nie chcę z tobą walczyć, nie rób tego. Pozwól mi odejść, a ja wrócę cię odwiedzić. Nie musisz być samotna w tym miejscu. Wrócisz? Wrócisz, tak? Jak obiecywałeś powrócić dawno temu. Nie. Nie okłamiesz, Ravelli, po raz drugi. Nie będę czekać na ciebie ani wieku dłużej. Ravella wyszczera zęby, a jej szpony zdają się rosnąć, zmieniając się w biese pazury. Pozostaniesz tutaj, w moim ogrodzie. Nie będziesz już więcej nie przemierzał sfer. Ravello, uspokój się. Nie ma potrzeby, żeby się tak stało. Zapomniałeś, gdzie twoje miejsce, półczłeku. Czas się ukorzyć. Zobaczymy, wieju. Zer Dimona stałem się silniejszy. Aha, trzeba szybko... Trzeba szybko działać. Dakon, Nordom. Jesteśmy gotowi. Co się teraz nie przyda, to już tak sobie przygotuję na później. Teraz tak. Pauza! Ale my blisko stoimy! Groza coś da? Dobra, groza. Dakon, Klątwa Roju. Tak. Niesława.
Spróbujemy. Mord, Anna, Nordom. Atak. Yeah! To działało, ale tylko na jej... Dobra, zabijemy najpierw to, co tu jest. O nie, nie ta kula! Nie, bo to jest silne! Śla? Nie, nawet... Jezus mordę! Więcej ataków nie miałaś? Dobra. Bezimienny. Ravela to poród ręki. Niesława. Młot duchowy, Ravela. Piorun kulisty. Naprzód. Fak. Tak, Konowi się trochę zerwało. Aj, mogę wezwać ten. Użyjemy tego. Walczyć tam z nią, aha. Wow, a ją teleportło. Szybko, wszyscy. I oczywiście w kogo to walnęło? Ej, konstrukt, wróż się do cholery. Aha. Czekajcie. Topór od ręki. Dakon. Jorun. Niesława. Albo niedobra. To już powinno wystarczyć, myślę. I... Szlak. O nie, znowu ta kula. Nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf, nie traf. O, żeż mordę. Dobra, amulet serca dla bezimiennego. Amulet krwi dla Dakona i... Cztery amulety skrzepu. Aha, ty masz już jakieś amulety. Każdy trzyma po kilka, ja nawet o tym nie pamiętam. No dawaj, no! Aha, znowu zaczynamy senność. Jeszcze jeden topór od ręki. Młody duchowy. Dobra, czary weszły. Ej, Dakon nie śpi. Dawaj, klon feroju. Nordom śpi, to jest najgorsze, co mogło się stać. Okej, już się obudził. Okej, okay. Pozbyliśmy się Raveli, ale pojawiło się od groma cieni. W tym nowy rodzaj cieni uzbrojony w specjalne szpony. Musimy bardzo szybko przed nimi uciekać. Co jest chyba normalne, logiczne, prawda? Ale zanim pójdziemy... Musimy pozbierać cały ten sprzęt, który zostawiła Ravela. Zaraz wam pokażę, co ona tam miała. No... Co jest? Okej... Okay. Mord, łap to szybko. Dobra. Dobra, zapis. Póki nas jeszcze nic nie zaatakowało. A teraz tak. Otrzymaliśmy... Czarcie oko, które trzeba będzie zidentyfikować. Dalej. Czarnokolczy... Naszyjnik. Może jak dam to bezimiennemu, to od razu zauważę, co to jest. Paznokieć Ravelli. To ciekawe, jest to broń. Nie może być używany przez kapłanów. Zwój czarnej kuli. Jest to czar czwartego poziomu, więc to czar jest... poziomu... jak pociski mocy i dam je właśnie tak Konowi. Albo... Albo dam bezimiennemu, niech stracę. Co właściwie daje taka kula? Zresztą widzieliśmy już, co robi. Czar ten pozwala na stworzenie czarnej kuli mocy, która eksploduje, powodując od 1 do 4 obrażeń, plus 1 za każdy poziom maga. Obrażenia takie stają się udziałem wszystkich istot przebywających prawie 10 metrów.
Istoty, które nie zdołają wykonać rzutu obronnego przeciw czarom, zostaną uwięzione w kuli w promieniu 3 metrów na czas trwania zaklęcia. Nawet jeśli ofierze uda się wykonać rzut obronny, otrzyma obrażenia czarnej kuli. Tyle. Fajny czar, bardzo przydatny. A teraz tak, teraz te przedmioty, które dostaliśmy jeszcze od Raveli, czyli czarcie oko i paznokieć też nie. Będę musiał użyć tego. O, nie chcę używać czaru identyfikacji. Pyk. Okej. Czarcie oko. Czarcie oko kalendara. Mniejszy artefakt, który dodaje nam plus 2 do charyzmy, plus 5 do odporności na ogień, plus 5 do odporności na ogień magiczny, plus 5 do odporności na gazowe ataki, plus 5 do odporności na chłód i plus 5 do odporności na magiczny chłód. Niestety daje nam minus 1 do mądrości, ale bezimienny ma wysoką mądrość. Niech zobaczę, ile ma. 18, czyli najwięcej z całego teamu. Więc tam minus 1 nie zrobi mu zbytniej różnicy. Nie chcę się z tym rozstać. No problemo. A także paznokieć Raveli, unikat, artefakt, który zadaje od 2 do 7 obrażeń kłutych, ma magicznie plus 2, zadaje obrażenia od trucizny od 2 do 12, track 0 plus 2. Tyle. Jest to najlepsza broń biała, którą mogą, z której mogą korzystać magowie. No i tyle, możemy się z tym zwijać. Aha, i jeszcze dostaliśmy, czekajcie tylko, gdzie to jest, czarnokolczy amulet, który przywołuje czarnokolczą tarczę. Jednak co ta czarnokolcza tarcza daje, nie mam bladego pojęcia. Tyle, przywołałem konstrukta, okazało się, że bezużyteczny był. Ten drugi sobie zostawię na późniejszy czas. A teraz zwijamy się stąd, to szybko. Zebraliśmy wszystko, co mieliśmy zebrać, zwijamy się stąd. W porządku. Teraz musimy odszukać Dewę, tak jak mówiła nam Ravela. Zrobione. To są trigity. Idę. Jakby się ktoś zastanawiał. Idę. Gdzie to porta? Wiej do cholery! Otwór przed łukiem przerośnięty kolczastym krzewem zdaje się pokazywać duże pustynne miasto otoczone potężnymi murami. To musi być więzienie, o którym wspomniała Ravela. Obejrz ramiona wokół siebie, jakbyś chciał zrobić z nich klatkę i przekroczyć przez portal. A to co? Naprawdę mało mnie interesuje to, jaka cię czeka śmierć, ale ostrzegam cię po raz ostatni. Powstań, albo ubiję cię tam, gdzie leżysz. Niemiłe to stworzenie.
Pawela się ostro trzyma, a... O, płyta numer 4.